dziś porozmawiamy. Dziękuję bardzo. Dzisiaj porozmawiamy o tym, jak wygląda Momo. Lubią, kiedy ujawnia się im tajemnice i lubią wiedzieć coś, czego nie wiedzą inni. Lubią mieć dostęp do poufnej informacji, czy być w miejscach, w których niewielu innych bywa. Skąd właściwie bierze się taka potrzeba i jak działa ten mechanizm? Dziś mamy szansę to prześledzić, odpowiadając na tajemnicze samo w sobie pytanie, jak wygląda Momo, albo na pytanie, co to jest. Co to jest Momo? Nie wiem. Nie wiesz? A widziałeś kiedyś Momo? Nie. A jak myślisz, co by to było? Nie wiadomo. Momo nie wiadomo? Nie. A nie? Co to jest Momo? Momo? Widziałeś kiedyś Momo? Nie? Nie wiem. Czy wiecie, jak wygląda Momo? Nie. A widzieliście kiedyś Momo? Nie. Nie wiecie w ogóle, co to jest? Czy wiecie, jak wygląda Momo? Nie. Nigdy spotkaliście Momo? Nie. Czy wiesz, jak wygląda Momo? Jeszcze nie wiem. O. Jak masz na imię? Zobacz, co to jest. Alicja, super. A wiesz, co to jest Momo? Tak. Wiesz, co to jest Momo? A ty wiesz, co to jest Momo? Słyszałeś kiedyś o Momo? Nie. Nie wiesz, co to jest Momo? A tak, wiem. A co to jest? Nie powiem. Nie powiesz? Ładnie, wie, a nie powie. A ty jak masz na imię? Timur. Timur i Alicja. Bardzo miło was poznać. Dlaczego tak bardzo zwykle chcemy widzieć coś, czego nie wiedzą inni, czy bywać w miejscach, które nie są dla wszystkich dostępne? Mówi o tym zbadana przez socjologów reguła niedostępności, czy efekt niedostępności. Jeśli kliknęliście w ten film, dlatego że nie wiecie, co to jest Momo, to zadziałała na was właśnie ta reguła. Jeśli jesteście z Gliwic i okolicy, to wasze zainteresowanie może podtrzymać możliwość zobaczenia, jak wygląda przygotowywana do otwarcia restauracja Momo. Przy gliwickim ratuszu, bo zajrzymy w miejsca, które niewiele osób jeszcze widziało. Bo Momo to restauracja. Był człowiek z żelaza i człowiek z marmuru, a teraz będzie człowiek z miedzi. Tytuł dzisiejszego odcinka brzmi: jak wygląda Momo? To ważne, ale równie ważne jest to, jak wygląda świat z perspektywy Momo. A tego zbyt wielu nie miało jeszcze okazji zobaczyć. Thank you.
bardziej ktoś czy coś, miejsce, przedmiot, informacja są dla nas niedostępne, tym bardziej atrakcyjne nam się wydają. Rośnie nasze pragnienie, żeby się do nich dobrać. A kiedy się to uda, mamy bardziej pozytywny stosunek do tego miejsca, przedmiotu, osoby czy informacji, o które się staraliśmy. Skutek tego zaangażowania i wysiłku, który włożyliśmy w zdobywanie niedostępnego. Jest to mechanizm często stosowany w sprzedaży, w budowaniu elitarności pewnych miejsc, takich jak sekcje VIP w klubach czy na lotniskach. Pojawia się podświadomie czy jako technika uwodzenia w relacjach damsko-męskich. Schodzimy na dół. Jaka maluteńka butelczyna? Ta komoda dostała u mnie nazwę Frankenstein. Zwykle tego nie robię, ale mówią, żebym zobaczył, jak jest tam w tym toalecie. Z regułą niedostępności zasadza się na mechanizmie wolnego wyboru. Chcę coś mieć, coś wiedzieć, gdzieś lub z kimś być, a nie mogę, z różnych względów. Reguła niedostępności działa na nas wyjątkowo mocno, a skutki, które wywołuje, są tak silne z powodu naszego wrodzonego psychologicznego oporu, pojawiającego się w przypadkach, gdy tracimy wolność wyboru. Taka to właśnie historia z Momo. A czy restauracja Momo będzie miejscem dostępnym, czy mniej dostępnym, elitarnym, czy mniej elitarnym, to pokaże czas. Czy widzieliście kiedyś Momo? Wiecie, jak wygląda Momo? Chyba tak. Okej. Okay. Dobra, nie dajcie się złapać. Nie ma sprawy. Ale przypuszczam, że niedługo będziemy wiedzieli. Okej. Okay. Bardzo dobra odpowiedź. Dziękuję bardzo. Czy wiecie, jak wygląda Momo? No tutaj jest. A, będzie tutaj. Brawo. Albo będzie tutaj. Dobrze. Dobrze. Mogę co to jest? Okej. Okay. Dobra. A, to jest dyspozycja, tak? Tak. Dobra, czy to jest Momo? Co to jest Momo? Momo? Nie. M-O-M-O. M-O-M-O, tak. No nie wiecie, co to jest Momo. Nie wiecie, jak wygląda Momo. Nie. No właśnie. Nikt nie wie. Ale o co chodzi? No właśnie. A kto pyta? Ale się już niebawem. A Momo! A, to nowy ten! Okej. Okay.